Cześć Tomek, witamy w Fabryce Rowerów. Bardzo mi miło być u Was, dzięki za zaproszenie. I co? Nowy produkt, nowa kawa? Zgadza się. Tym razem od Ciebie. Tak, bardzo mi jest miło, że w ogóle zechcieliście spróbować tego produktu mojego nowego, zobaczyć jak wygląda nowy projekt Rock Coffee. Bardzo dużo na niego poświęciłem czasu wspólnie z moimi przyjaciółmi z Coffee Plantu i myślę, że zrobiliśmy naprawdę topowy produkt Coffee Specialty, więc cieszę się, że właśnie fabryka rowerów będzie jeździć właśnie na takim paliwie. Sprzęt mamy, to co, testujemy? Oczywiście, obowiązkowo. A co to jest to mniejsze opakowanie? To mniejsze opakowanie to jest dla Was tutaj do Waszego ekspresu, a dla wszystkich ludzi, którzy chcą kupić, to jest opakowanie 250 gram, które jest dostępne w sprzedaży u nas na stronie Lokofi.cc i oczywiście u Was na miejscu, czyli w fabryce rowerów też można taką kawę dostać. Czyli za 49 zł można mieć dobrą kawę. Bardzo Nawet dobrą. Bardzo dobrą. Bardzo dobrą. Okej. Okay. Oficjalnie. Żeby nie było. Oczywiście, no musi być. To wsyp. Będziesz ojcem chrzestnym. Tak. Czekaj, ja otworzę. Śmiało, śmiało, wejdzie cała. My tu po 100 kaw dziennie robimy, także spoko. Ekspres jest miesiąc, 1485 kaw. Czyli widać, że... Coffee break jest non-stop. Tak. Okej, okay, dobra. To co, próbujemy? Co, podwójne espresso? Tak. Zobaczymy, jak Wojciechowi baliście wychodzi coffee. Na zdrowie. Wasze zdrowie. Tomka przedstawiać nie trzeba, może w tej masce i w tej czapce nie widać. Tomasz Marczyński, trzykrotny mistrz Polski, dwukrotny zwycięzca etapu na Vuelta Espania. To takie największe sukcesy. Dalej ścigasz się w Lotto Sudal. Zgadza się. Nie kończymy jeszcze kariery? Myślę, że zmierzamy ku końcowi, ale myślę, że może jeszcze rok się pościgam. Bardzo mi miło, że odwiedziłeś w końcu naszą stodołę potocznie nazywaną, fabrykę rowerów. Współpracujemy ze sobą od tam myślę kilku lat. Natomiast no w końcu mogłeś zobaczyć nasze miejsce. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. Też tak naprawdę znamy się od długiego czasu, a jakby nigdy nie było okazji, żebym się tutaj pojawił, więc w końcu jakby nasze spotkanie udało się i mogę się tutaj pojawić. Przywiozłem dla Was mój nowy produkt mojego nowego projektu, czyli Rock Coffee, świeżą kawę. Pokażemy. Serdecznie chciałem Wam polecić ją i też dla Waszych klientów, ktoś kto tutaj się pojawia w fabryce rowerów, ta kawa będzie tutaj dostępna, jest już teraz dostępna, tak. Więc jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, no to jest taka opcja tutaj w Częstochowie. Tak, już mamy na magazynie, już jest na sklepie. Okodowana jak widzisz, także to zapraszamy i jak zwykle też zapraszamy do degustacji. Kawa też jest wsypana w nasz ekspres.
Także każdy może sobie ją też również spróbować. A skąd, Tomek, pomysł na kawę? Wiesz co, nie będę ukrywał, że bardzo dużo piłem od zawsze kawy i jakieś chyba 2,5 roku temu przy okazji sesji, którą robiłem dla Raso w Hiszpanii właśnie zrobiliśmy parę ujęć właśnie z jednej takiej kafejce z Coffee Specialty i spróbowałem kawy, która była zupełnie inna niż w takich potocznych kawiarnach. Jakby od tamtego czasu zacząłem się trochę zagłębiać właśnie w temat Coffee Specialty, próbować różnych kierunków kawy, parzyć ją w różny sposób. Jakby od zawsze chciałem jakby też stworzyć swoją kawę, kawiarnię i tak dalej. Myślę, że to będzie kolejny krok, ale przede wszystkim szukałem bardzo oryginalnych smaków. Przy okazji mojego wyścigu też wpadłem na ludzi z Coffee Plant, czyli paralnia, z którą teraz współpracujemy i wspólnie zrobiliśmy ten produkt do coffee. Ludzie, którzy siedzą w temacie Coffee Specialty od naprawdę bardzo już wielu lat i którzy się na tym znają, więc wspólnie szukaliśmy tego ziarna, próbowaliśmy naprawdę mnóstwo kaw, a w końcu zdecydowaliśmy się na Burundi Nembal, naszym zdaniem bardzo ciekawa kawa. Mm-hmm. No i właśnie tą oto kawą odkryliśmy jakby pierwsze karty projektu Locofi, gdzie będziemy na pewno co jakiś czas tą kawę zmieniać pochodzenie tej kawy i zaskakiwać miłośników właśnie. No i bardzo fajne opakowanie, w twoim stylu, do tatuaży, do twojego stylu, prawda? Tak, bardzo fajne opakowanie, też projektowane przez bardzo docenianego polskiego grafika, designera Tomasza Bochańskiego, więc dzięki mu też za pomoc właśnie w odpaleniu tego projektu i zrobieniu tego bardzo oryginalnego i przykuwającego uwagę opakowania. Super. Także co, zapraszamy na kawę do fabryki i nie tylko. Zapraszamy.